blisko siedzisz, tak? Tu się. No, no to idealnie. Wysiądziesz z samochodu, jak przyjedzie. Tu, w tym momencie. Tak. Znaczy przyjechał już, przepraszam, bo właśnie przyjechał. No. I zapierdzielam tu. I zapierdzielasz tu. Tak. Poszedłem do łódzkiej manufaktury na kawę i spotkałem tam vis-a-vis siedzącego Michała, którego oczywiście ja prywatnie nie znałem wtedy, tylko sobie go obserwowałem. Zrobiłem mu serię zdjęć ukradkiem z iPhone'a i uświadomiłem sobie, jak zobaczyłem te zdjęcia chwilę później, że to jest, no nie ma lepszego faceta na tą rolę. No to jest po prostu to, co Włodek, to jest on, więc po co szukać? Zimno mi. Dziadku, nie marudź. Musisz być teraz na powietrzu, rozumiesz? Rola w tym filmie jest dla mnie wielkim wyzwaniem. Z jednej strony, z drugiej strony na pewno też przygodą i na pewno spotkanie z bliska ze sztuką, która jest wspaniała i wielka i tutaj jest na najwyższym poziomie robiony ten film i po prostu naprawdę duża przygoda i wyzwanie na pewno. Z tego filmu bardzo dużo zapamiętałem dla swojego życia i dla swojej muzyki. Po prostu zderzenie się z moją łodzią, z muzyką, która mi się przypomniała, powoduje to, że mam zmienione plany muzyczne na przyszłość. Jest trochę inaczej będzie.